Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starke i widzimy się po raz kolejny w Don't Starve. No, jest to już drugi nasz wspólny wypad na rozgrywkę jako Walani, chyba tak się nazywała. No i na obecny moment po prostu naszym celem jest zwiedzanie. Mamy deskę, mamy miliony różnych dziwnych rzeczy. No i po prostu... No co w sumie mogę o tym powiedzieć, no muszę znaleźć muszlę na zbroję truciznę odporną, muszę znaleźć miliony innych rzeczy, no i muszę przetrwać. Chociaż w sumie przetrwanie to jest chyba główny cel, bardziej nawet niż to znalezienie materiałów czy coś. No i oczywiście dalej pływamy na swojej deseczce surfingowej. A te dziwne chrupanie, które słyszycie, to rzecz jasna siostra, która musi tu siedzieć i musi przeszkadzać. Także no, przywitajcie siostra. Mam się przywitać? Zaczęłyśmy siedzieć cicho. Ja razem się przywitaj, jeśli jak mi chrupiesz. Dobra, skoro jem pałeczkę, to cześć. Tak więc, tak. Klasycznie siostra jest, jak zawsze, kiedy cokolwiek nagrywam. Wow, nauczyłeś się surfować. No, halo, mam w końcu deskę do tego stworzoną. A potem ja płynę w tym samym kierunku co fale, więc no, nie martw. No ale szok zawsze mi narzekało się, że fale ci niszczą łódkę. No bo dalej niszczą. Tylko że jak po prostu płynę w tą samą stronę co fale, to nie mogą mi zniszczyć, bo nie mam jak. Jak cię uderzył? Nie mogą mnie uderzyć, jak płyną w tą samą stronę co ja. Ale jakaś, która jedzie ci za plecami, cię uderzy. Nie uderzy. No dobra, więc... Może nie będę dłużej marudził ani nic. No lepiej też będzie zakończyć tą kłótnię. Po prostu szukamy wysp... Żeby pewne osoby mi szeptały. Jakie osoby mają szeptać? O co ci chodzi? To nie jest live. Nie tylko na live'ach szeptą. No no shit, Sherlock. Dobra. Rybka. No jest ryba i w związku z tym co? O, wyspa. W związku z tym wyspa. Wulkaniczna wyspa. Mało wodnych kwasów. Ryzykowna czy nie? Co? Ryzykowna czy nie? Skąd mam to wiedzieć? Miałeś tam kawałek deski. No odpadł mi. Czemu go nie wziął? Nie można podnieść. Jak odpada, to już odpada na amen. Wulkany... Na nie ma tutaj taśmy klejącej bądź jakiegoś kleju. Nie posklejasz tego? Jest. No to posklejasz. Używasz tylko tego czegoś, co ci się naprawia. Ale ja to zostawię sobie na droższe łódki, a nie na jakieś takie złomy, jak moja deska surfingowa. O! Kamień od życia! Kiedyś przynajmniej mam już drugą szansę na to, żeby móc umrzeć i jeszcze nie zlamić całkowicie. Kupka! Cicho tam, miałaś nic nie mówić. Oj tam, jak już zaczęłam szczeleścić, to powiedziałeś, że mogę się przywitać. Przywitać, a nie marudzić mi przez cały odcinek. No ale tak, mamy nową wyspę, jej w ogóle. Że dalej nie znalazłem żadnych muszli. A jak widać brakuje jednej. Dosłownie jednej muszelki, żeby móc już zrobić sobie nową koszulkę. Tym razem koszulę truciznoodporną. Która jednak w moim wykonaniu jest obowiązkowym punktem. Patrząc na to, ile wonuszów mi wypada z jednego drzewa zazwyczaj. A to źle? Tak, to źle. Pewnie. Bo tak. Wiecie co, tak szczerze, chyba jeszcze przydało się pomału wracać. Będzie dosyć, że wieczór. No tak szybko, dopiero co się dzień zaczął. Szybciej niż w sumie. No i dosyć, nie dosyć, że co? Teraz ci się rozwali łódka. Deska, nie mam łódki. Oj tam. Już zacząłem wpadać znów na falę, więc... Tobie wiedzą, o co mi chodzi. Nie wiedzą. Wiedzą. Nie. Dobra, kończmy. Nie. Przecież nie ma żadnej kłótni, tylko ty mówisz nieprawdę, a ja ci tłumaczę, że ty mówisz nieprawdę. No, wiem, że to jest deska surfingowa, ale w tej grze zalicza się do kategorii łódek. Super. Niedługo chyba zatonę na tej desce. Przez nie moje. Bardzo super. Szkilowe podejście do pływania wokół fali. Wiecie co, chyba musimy skonstruować garnek, żeby prędzej. Żarcia brakuje, jak zwykle. To jest takie bagienko jakby.
bo to jest takie bagienko jakby. Dlatego to jest takie bagienko. Od kiedy w ogóle rosną drzewa? Od zawsze. Od kiedy istnieje coś takiego, bodajże lasy namorynowe czy coś takiego? Tak, takie rzeczy naprawdę istnieją, nie jest to wymysł tej gry. O nie, chyba jest noc. Nie, dopiero wieczór. A potem ty miałaś nie marudzić. Oj tam, oj tam. Pozwalasz mi. Nie wyłączyłeś nagrania. Ani nie zatrzymałeś. To oznacza, że mi pozwalasz. Nie. Tylko się wyłączy nagranie, to stracę cały dzień gry. Jeśli zatrzymam nagranie, to znaczy, że będę musiał po prostu potem kontynuować, a łączenie tych filmów zajmuje mi 2 dodatkowe godziny czasu. Przy czym jeszcze dodatkowo ten film wrzuca się wtedy o 2 godziny dłużej. Czyli zamiast 15 minut, 2 godziny i 15 minut. Tak więc nie dzięki. Nie będę tego robił. Już wolę mieć twoje marudzenie. Tak, bo mało to jeszcze drewna brakuje. No i teraz poproszę węża, który mnie zabije. Picho tam. Powiedziałeś węża, no to zrobiłbym. Nie miałeś robić węża, tylko wąż miał sobie przyjść. Nie przylazł. Może teraz spadnie z drzewa na głowę. A taki akurat może być. Mięso. Tak, mięso z wąża. Dobra, teraz co to będzie mało? Ugotuj je sobie może. Mi patyków zabrakło? Dobra, robimy pożar. Pożar! Destrukcja, zniszczenie! Jakaś dziwna jesteś. Odkryłeś? Tak. Pewnie będę tego żałował i cała w ogóle wyspa spłonie w ogóle. No ale... Jeśli mam mieć garnek, to mam... To muszę posiadać wungiel. Żeby mieć wungiel, muszę spalić drzewo. A żeby spalić drzewo, muszę spalić drzewo. A żeby spalić drzewo, potrzebujesz świeczki. A żeby zrobić świeczkę, potrzebujesz drewno. Licho. I ognia. Zaczęli bawić się w ciepło. Nie mogę być teraz takim gadułem na filmie? Nie, nie możesz. Temu. Bo tak. Niestety masz czwarte. Ja mam całą pałeczkę. To i tak nie zmienia faktu, że możesz tym hałasować. Ale nie będę chcieli. Mogłeś wyciszyć! Czemu zawsze, kiedy tego nie wyciszę, to muszę dostać hałasa? Oni wiedzą, że ty na tym. Nie, to jest akurat już zbyt magiczne wręcz. To jest przeznaczenie. Nie, to nie jest przeznaczenie. To się nazywa wredność rzeczy martwych. Zostaw to! Wybaczcie, naprawdę nie wiem już co mam mówić. Jestem tak rozprasza dzisiaj, że no. Mogę za ciebie poprowadzić mówiąc o tym? Nie. Tam nie chcę. Bądź tak jak to powiedział mój telefon przed chwilą, nope. Będziesz miał prawa autorskie. Nie będę miał praw autorskich za taki dźwięk, to jest zwykły dźwięk z gry. Taki dźwięk. A ja mam wiedzieć, wiem tylko, że z gry, to wystarczy. Ludzie, jeśli wiecie z jakiej gry jest nope, to napiszcie. Albo pod glutkami, albo pod tym glutkami. Jakimi glutkami? U mnie. Przecież ty nic nie robisz, nie masz żadnych glutków. Na chwilę obecną nie mam jak nagrywać, bo programy. Przecież masz, ale tego nie robisz, bo jesteś leń. Programy się zepsuły. Tak, jasne. Tak, tak, dziwne, że jakoś działają, jak ja sprawdzam. Na glutkach? Tak. To po tobie nagram. Nie. Bo mówisz, że nie działają, a... Tak ma tak. Działają, to nagrą. Ale mówiłaś, że nie działają. Zobaczymy. A to naprawdę już bądź cicho, bo chcę normalnie przejść do odcinka, nie jakieś kłótnie mieć tylko. Odcinek będzie się nazywał, jak to mieć siostry? Nie, nie nazwę go w ten sposób. Czemu? Prędzej nazwę go
Jakieś dziwne coś przeszkadza na odcinku. Wybaczcie za utrudnienia. Taki powinien być opis. A taki będzie tytuł. Specjalnie dla ciebie. Jeszcze co? Nie wiem co, ja co. Kiedy ja jestem jedyną przeszkadzajką. Od dzisiaj? Bardzo miło mi słyszeć, że jestem jedynie przeszkadzajką. No wybaczcie, ale naprawdę już nie wiem, co mam z tym zrobić. Komentuj, co widzisz. Nic nie widzę. O tym, że widzę, że znowu ruszasz jakieś rzeczy z moich półek bez zezwolenia. Komentuj. I też widzę, że patyków jak zwykle brakuje. No, już masz komentarz do gry. Cicho tam! Ja już naprawdę mam tego dosyć. Zna ktoś może jakieś skuteczne odstraszać na młodsze siostry? Z chęcią kupię. Tyle nie gra roli. Znajdę ci, zobaczysz. Co, brak kucyków pony mnie odstraszy? Widzisz, jak tu nie ma kucyków pony? Oj, nie wiesz, ja je poukrywałam? Tu ich nie ma. Poukrywałam je w swoim pokoju. Dawno je wyrzuciłem do śmieci. Bo ja dalej wiem, co. No to pokaż się nimi. Pokaż, żeby ci nie. Już dawno je wyrzuciłem. A ta naprawdę, proszę cię, bądź cicho. A bo mnie widzieć. Dobra, więc naprawdę wybaczcie to wszystko. Najprawdopodobniej po prostu wyciszę mikrofon. Nie będę się odzywał już do końca odcinka, byleby tylko siostra przestała marudzić. Dobra. Teraz coś powiem, o tym jak powiem ostatnio. Jestem nawet już się wybiłem z rytmem, dobra. Więc może nie będę taką gadał, marudziłem nisko. Bierzemy deskę, pójdziemy w inną stronę albo gdzieś indziej. I po patyki. Tylko gdzie ich będzie najwięcej? Chyba ta wyspa mogłaby być dobrym wyborem, jeśli chodzi o kwestie patykowe. Tak więc, miejmy nadzieję, że nie zatoniemy. O. Dobra, no nawet jeśli było blisko zatonięcia, mam materiał na drugą łódkę. Czy na, właściwie na drugą deskę surfingową. O, wodne chwasty. Lubię. Żeby nie było tylko tutaj w grze, w normalnym życiu nie zjadłbym nigdy wodorosta czy tam wodnego chwasta, jak zwykło mi się to nazywać. Dobra. W tej wykrawce już sobie też zapasową deskę, bo znając mnie to... Później zapomniałbym ją wykrawcić całkowicie i bym zatonął dzięki temu. A tak przynajmniej mam zapasową deskę. I jest to dzień piąty, czyli że... Minął dopiero jeden dzień. Ta deska już w sumie niech tu zostanie, nie jest mi potrzebna. I tak zaraz zatonie. Cicho! Aj, dobra. Super, kolejny wąż. Na szczęście nie jest trujący. No i są patyki. Z tego się noszę łopatę w ręce? Dobra, w sumie nie wiem, ale niech już tak zostanie. Przynajmniej pozbieram tych patyków i pozanoszę do swojego obozu. Dobra, gdzieś tu są jeszcze jakieś patyki. Dobra, jest kolejny. A ja oczywiście jestem tak już, powiedzmy, wybity z rytmu, że nie wiem, czy wrócę dzisiaj do tego rytmu. A już tak się cieszyłem, że pogram sobie coś spokojnego po tym maratonie Sekiro. Którego wczoraj nie było jeszcze w całości, prawdopodobnie nie zobaczyliście. W nim już połowę zobaczyliście, no ale... Tak się zasiedziałem ostatnio przy nim, że no... Dla odmiany zagrać w coś, co nie wymaga ciągłej aktywności i unikania śmierdzi. Tak bardzo... ekspansywny sposób, jak to było w Sekiro, no to fajnie. Oczywiście nie jest takie fajne, jeśli ktoś co chwilę ci przeszkadza. Ile mam patyków? 5. Starczy to na garnka czy nie? Starczy czy nie starczy? No to jest pytanie, po prostu.
No i jest ciemność. A ja mam pochodnie. Także ciemność mnie nie straszna przez tą jedną noc. No chyba, że pochodnia się wypali, to wtedy już straszna. Chociaż, dobra, powinienem zdążyć do obozu, zanim to się wypali, więc... A w gorszym wypadku po prostu będę musiał wrzucić drewno. Odezwałaś się. Oj tam, oj tam! Więc przykro mi, sama powiedziała, że jesteś Tadek. Ale tylko na tym. Już na zawsze, tak nie, się nazywa. Nie, kiedy będę nagrywał. Gdyby nie szukała, to ja... No więc cóż. Teraz wiecie, jak siostra ma na imię. Ma na imię Tadeusz. Nieprawda. To jest mój pseudonim. Nieprawda. To jest twoje imię. Twój pseudonim to siostra. Mam inaczej na imię. Jestem kobietą. Tu i tak nie przeszkadza nic w tym, że masz na imię Tadeusz. Aha. Jak to, że ta deska ci się odnowiła, chociaż była zepsuta? Świeżą wykrafciłem. Mówiłeś, że ci się nie opłaca. Że nie opłaca mi się naprawiać, a nie kraftić świeżą. A nowa? Tak. Tak, też jest dziurawa, bo każda deska jest tu dziurawa. I ostatecznie w końcu było tych patyków na tego całego, no jak to się nazywa, no... Tarnka? Już nie pamiętam. Nie, nie jeden. To są w tej grze bezużyteczne. Ale będziesz bogaty. Co? Jak ktoś ma ochotę? Nie, nikt nie ma ochoty przeszkadzać, to są tylko twoje wyobrażenia. Czemu słuchał tam stukanie? O, dlatego, że no nie wiem. Może być taki malutki przeciąg, który powoduje, że te ci wystukają. Głód minus 26, a teraz jedno życie minus 10 psychiki. Wiecie co, nie, to są takie zwykłe wypychacze garnkowe, więc no nie będę tego żrał. Nie chcesz tak bardzo już wymordować moją postać. No niestety tych wodnych chwastów też już nie mam na zapas, wszystkie zjadłem. Tak więc, no, to już ostatni dzień naszej przygody. Powiedziałeś to przed... Zżarciem ich. Wiem, że powiedziałem przed zżarciem, ale byłem świadom, że właśnie zżeram, dlatego musiałem tak to powiedzieć. Więc... Ja myślałam, że to jest ostatni dzień cały podróż. No, no, dzisiaj tak. Ja myślałam, że ogólnie. Ogólnie to skąd mam wiedzieć? Może? Chociaż wątpię, że aż tak bardzo miał umrzeć na śmierć. Na przykład jak gdzieś będziesz bardzo ekstra daleko i umrzesz od tego, że jest ciemno. To następnego pranka się odrodzę przy kamieniu odrodzenia. Bo go aktywowałem. A czy to też? To się odrodzę przy kamieniu odrodzenia. No nie wierzę! Co? Co to jest? Weź te kokosowe! A ja się zastanawiałam niedawno, czy palmy kokosowe mają jakieś swoje drzewce. Ratunku. Nie. Nie, to są jakieś jaja. Jak ja z tym mam walczyć? Tak jak z innymi? Dobra, wiecie co, to chyba koniec, tak szczerze. Dobra, jest. Udało się spalić jednego drzewca kokosowego prawdopodobnie. Jestem gotów nawet poświęcić resztę materiałów na te pochodnie, będę tylko się pozbyć drzewców kokosowych. Okej. Okay. Dobra, udało się. Chyba się udało pozbyć tych drzewców. Spalają się. No to nie chcę dziwnie, bo dwa, że mi się ich pozbędę. Nie. A te dwa jakoś ciągle płoną. Jakiś bug. A, chyba dlatego, że blisko siebie stoją, w ten sposób wiecznie będą się podpalać. Jeśli tak, to właśnie pozbyłem się drzewców. Powinienem być chyba z siebie dumny i w ogóle. Wow. One nie przestają się podpalać. No i dobrze.
Jak one tak się tu wiecznie nawet palą, to ja się ich pozbędę. Nawet trzy drzewce naraz. Jakiego pecha trzeba mieć? Naprawdę, chyba tylko ja potrafię coś takiego osiągnąć. Nie. Ja bym... takich... pięć dzieszył. Było... jakieś mięso? Tak, mięso potwora, kokosy i pełno popiołu. No cóż, wiesz co, nawet jeśli to się spaliło, nawet jeśli w ten sposób stracisz całe łupy z nich, a akurat zgaduję, że tu jest drewno dusz czy jakoś tak. Super. Już tylko jeden drzewiec został. O, zginął! Bo niestety ogień dalej tu jest. Super. Pozbyłem się trzech drzewców. Ktoś, jest trzech naraz. Jak nic, to było pełne emocji. I przez to zdarzenie brakuje mi teraz trzech patyków. Zamiast jednego. Cicho! Tadeusz. Oj tam. Tadeusz to nie jest takie złe imię. Tak? A kto niedawno mi mówił, że to jest najgorsze imię świata? No nie podoba mi się, ale to nie jest najgorsze imię światła. Świata. Gorszy jest jakiś Janusz. On Wiesław. Nie wierzę tu takich wspaniałych imion. Każdy porządny Polak, cebulak wie, że Janusz to jedno z najwspanialszych imion wszechświata. Tak samo Dżurzycika? Tak. To okropne imię. Nie chciałbym mieć takie imię. Zresztą mogę cię tak nazywać, zamiast Tadeusza. Dobra, to w takim razie niech zostanie Jessica. Nie, to tak. Już gorszy. To pójdę ci na łatwiznę i niech będzie Jessica. Nie, Jessica gorsza. Niech będzie Jessica. Oba są na równi, ale... No to niech będzie Jessica. Dlaczego? Bo Jessica. Umrzę ze głodu. Nie umrę z głodu. Mam zapas potwornego mienesa w ostateczności. Ale co, już się udało jakoś mi się przetrwać ten strasznie dziwny dzień. Także nawet nie będę czekał do następnego dnia. Po prostu ja już tu kończę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się nie podobało. I że nie będzie więcej takich odcinków. Jeśli wam się podobało, to proszę nie mówcie, nie wspominajcie, nie piszcie. Nie dawajcie jak najwięcej, że wam się podobało. Po prostu nie dawajcie żadnego znaka, że naprawdę wam się podobało, bo w ten sposób ona będzie tu więcej siedzieć. Po prostu no najlepiej napiszcie, że to był najgorszy odcinek z wszechczasów. No i do zobaczenia już w następnych. Hej.